Mateusz Godek, Catholic Voices. To, co mnie często wkurza w Kościele, to swoistego rodzaju brak autentyczności, hipokryzja, brak prostoty. Bardzo często też mam wrażenie, że brakuje księżom takiego normalnego, ludzkiego podejścia do nas, do świeckich. A też z drugiej strony brak zaangażowania nas, świeckich, w życie Kościoła. No i oczywiście to, co, na czym boleje, to kicz i brzydota większości nowo budowanych kościołów. Ale jednocześnie wiem, że to jest mój Kościół. Jedyne miejsce, w którym ja mogę poznawać prawdziwego Boga. Pozbywać się bardzo często swoich wypaczonych, nie do końca prawdziwych wyobrażeń na temat Pana Boga i poznawać Go takiego, jaki On jest. Poznawać Boga, poznawać drugiego człowieka, uczyć się z Nim żyć, no i wreszcie poznawać siebie samego. Dla mnie Kościół to droga do rozwoju, droga do pełni życia. To szkoła miłości, szkoła życia z drugim człowiekiem, to szkoła bycia lepszym człowiekiem po prostu. Kiedy często słyszę różnych ludzi, którzy bardzo często nawet nie chodzą w ogóle do Kościoła i krytykują ten Kościół, bardzo, bardzo surowo wypowiadają się na temat Kościoła, dochodzę do takiej myśli, że tak naprawdę tacy, jacy my jesteśmy, taki też jest ten Kościół. Kościół jest żywą tkanką człowieczeństwa, w której odbija się wszystko to, co ludzkie. Zarówno to, co dobre, to, co piękne, to, co chcemy chwalić i to, co chcemy naśladować, jak również to, co słabe, co ułomne, co po prostu grzeszne, czego raczej się wstydzimy. Taki jest po prostu Kościół. Kościół, do którego przychodzę, którego kocham, którego staram się kochać. Ale myślę, że tak naprawdę też najważniejsze jest to, że w Kościele każdy znajdzie swoje miejsce, bez wyjątku. A jeszcze ważniejsze jest to, że ten Kościół założył Jezus Chrystus. I to On, a nie my, jest tutaj najważniejszy.